dobry, witam Państwa w poniedziałek 27 września. Katarzyna Siwczyk, zaczynamy raport. Sprawdźmy, o czym dziś w serwisie. Nie żyje 15-latek z Buczkowic. W poszukiwania zaangażowała się cała wieś. Z Warty wyłowiono zwłoki 45-latka. Obcokrajowcy zatrzymani przez pograniczników. W Buczkowicach kilkadziesiąt osób, w tym mieszkańcy, strażacy czy policjanci, poszukiwali 15-latka, który wyszedł z domu i ślad po nim zaginął. Po kilku godzinach poszukiwań niestety znaleziono martwego nastolatka w środku lasu. Policja wstępnie wyklucza udział osób trzecich. Znajdujemy się na terenach leśnych w Buczkowicach. To właśnie w tym miejscu trwały poszukiwania 15-letniego chłopca, który wyszedł z domu i nie dawał oznak życia. W akcji brały udział liczne służby, straży pożarnej, policji, a nawet lokalni mieszkańcy. Takiej akcji tutaj, w tym regionie, nie było jeszcze nigdy. Informacje, które przekazała rodzina oraz z okoliczności zaginięcia wynikało, że może mu zagrażać niebezpieczeństwo jego życiu lub zdrowiu, dlatego zostały natychmiast podjęte szeroko prowadzone działania poszukiwawcze. Był wykorzystywany między innymi pies tropiący policyjny, było bardzo dużo jednostek straży pożarnej, państwowej, ochotników, strażaków oraz kilkudziesięciu policjantów. Działania poszukiwawcze również ochotniczo zaangażowali się mieszkańcy, znajomi tej rodziny. Niestety po kilku godzinach poszukiwań jedna z ekip służb ratunkowych znalazła ciało 15-letniego chłopca. Chłopiec niestety już nie żył. Na miejscu zostały wykonane oględziny kryminalistyczne pod nadzorem prokuratora. Najprawdopodobniejszą przyczyną śmierci jest targnięcie się na własne życie. Tutaj wstępnie też wykluczono udział osób trzecich. Dokładne okoliczności tego zdarzenia wyjaśniają teraz kryminalni z Bielskiej Komendy Policji pod nadzorem prokuratury. Do makabrycznego odkrycia doszło także w Myszkowie. Z Warty wyłowiono zwłoki mężczyzny. Trwa prokuratorskie śledztwo w tej sprawie. Makabryczne odkrycie w Myszkowie. W Warcie ujawniono zwłoki mężczyzny. Policja dowiedziała się o zdarzeniu wczoraj. W niedzielę przed godziną 11 dyżurny myszkowskiej policji został poinformowany o tym, że w przepuście wodnym w Warcie przypadkowy świadek natknął się na ciało mężczyzny. Na miejsce został skierowany patrol kryminalny, którzy wykonywali tam czynności pod nadzorem prokuratury. Po wyłowieniu ciała z wody policjanci ustalili tożsamość. Okazało się, że jest to 46-letni mieszkaniec Myszkowa. Prokurator zarządził sekcję zwłok, która wykaże, co było przyczyną śmierci 46-latka. W Piasku na jednej ze stacji paliw policja zatrzymała dwóch obcokrajowców. Afgańczyka i Pakistańczyka. Według relacji cudzoziemców pragnęli oni uciec ze swojego kraju, a ich celem było osiedlenie się w Polsce. W ostatnim czasie Straż Graniczna ma ręce pełne roboty. Wszystko za sprawą przebywających na granicy z Białorusią uchodźców. Ci pojawili się również na Śląsku. Na terenie miejscowości Piasek, znajdującej się obok Pszczyny, nieopodal drogi krajowej numer 1 na jednej ze stacji benzynowych, policja pochwyciła dwóch cudzoziemców. Mężczyznami okazali się być 18-letni obywatel Afganistanu, 26-letni Pakistańczyk. Uchodźcy rozpoczęli swoją podróż 3 miesiące temu. Początkowo podróżowali samochodem, natomiast później pieszo. Jedyne, co mieli przy sobie, to plecak, nadzieję na lepsze jutro. Byli zmuszeni, jak oświadczyli, do ucieczki z własnego kraju w związku z bezpośrednim zagrożeniem życia. Celem ich podróży była Polska. Mężczyźni nie mieli przy sobie żadnych dokumentów. Policja przekazała ich funkcjonariuszom Straży Granicznej z placówki w Bielsku Białej. Cudzoziemcy, był to obywatel Afganistanu, obywatel w Pakistanu, którzy zostali przewiezieni na placówkę tutaj do Bielska Białej, po czym złożyli wnioski o ochronę międzynarodową. Osoby zostały postanowieniem sądu przewiezione do pomieszczeń dla cudzoziemców do Przemyśla. Obecnie czekają, aż szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców te wnioski rozpatrzy. Podczas trwania procedury uchodźczej cudzoziemcy mogą korzystać z pomocy socjalnej. Chodzi tutaj m.in. o zakwaterowanie, wyżywienie czy opiekę zdrowotną, którą zapewnia Urząd do Spraw Cudzoziemców. Uchodźcy mogą również korzystać z zajęć edukacyjnych, jak na przykład nauka języka polskiego. Samorządowcy i przedstawiciele instytucji z branży górniczej dyskutowali dziś o terenach górniczych w województwie śląskim. Konferencja, która odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim, miała na celu przedstawienie wyników badań związanych z jakością tych terenów i, co najważniejsze,
odpowiedzią na pytanie, jak mogłyby być wykorzystane w przyszłości. Co dalej z terenami pogórniczymi? W jaki sposób wykorzystać pokopalniane obszary i zainteresować nimi inwestorów? Na ten temat dyskutowano podczas dzisiejszej konferencji w Urzędzie Marszałkowskim. Tereny muszą jakby nabrać drugiego życia i jakby wrócić do tych naszych przestrzeni, czy to w formie przy kwestii gospodarczych, kulturalnych czy też innych. Wśród uczestników debaty byli przedstawiciele Głównego Instytutu Górnictwa, który jest partnerem projektu związanego z systemem zarządzania terenami pogórniczymi w regionie. System zarządzania, wszyscy mogą powiedzieć, takich systemów jest bardzo wiele, tylko ten system jest specyficzny. Niektórzy mówią, żeby czymś zarządzać, trzeba wiedzieć, z czym się ma do czynienia. I właśnie tą barierę braku wiedzy o potencjale terenów, o ich możliwościach zagospodarowania, o ich możliwościach włączenia w rozwój gospodarczy regionu, jak najbardziej chcemy nie tylko dostrzec, ale chcemy odpowiednio oprzyrządować. Głównym celem konferencji było przedstawienie wyników badań związanych z jakością tych terenów. I co najważniejsze, znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak mogłyby one zostać wykorzystane w przyszłości. No, wierzymy w to głęboko, że zarówno ta diagnoza, jak i ewentualny potencjał tych terenów na przyszłość to będzie też pewne swego rodzaju koło zamachowe dla naszej gospodarki. No, ponieważ tych terenów na Śląsku jest sporo, one są często zlokalizowane w ciekawych i interesujących przestrzeniach pod względem inwestowania. Główną rolę w rewitalizowaniu i uatrakcyjnianiu terenów pogórniczych mają odegrać środki uzyskane z budżetu unijnego w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Bartłomiej Wanoc z Siemianowic Śląskich wygrał 7. Diktat Śląskiej Gotki. Ze Śląską Gotką w piśmie mierzyło się kilkadziesiąt osób, wśród nich m.in. obywatele Rosji czy Ukrainy. Sceneria typowo śląska, teren zabytkowej kopalni Ignacy w Rybniku. To właśnie tutaj kolejny raz odbyło się dyktando Śląskiej Gotki. To nie jest takie, żeby szukać trudności, ale żeby było fajnie po śląsku, żeby się fajnie czytało, fajnie słuchało i żeby się też dobrze pisało, bo to chodzi, żeby coś wypromować, a nie żeby utrudnić. Tak my teraz godzimy, jakby pani zapisała. Jako my godzimy. I już styknie to napisać, jako my godzimy i styknie. Ortografia, interpunkcja, a także odpowiedni zapis. Kryteria były twarde. Lepiej mi wychodzi godanie po śląsku w Parlamencie Europejskim niż pisanie, bo po prostu nie byłem tego nauczony. Nigdy się nie uczyłem pisać po śląsku, czy to ślabikorzem, czy sztojerem. I może z tego powodu po prostu nie jestem orłem, jeśli chodzi o śląskie dyktando. Łatwiej się godo, ale gorzej się pisze. Uczestnicy na co dzień z śląskim mają do czynienia w formie mówionej, w piśmie nie. Stąd też zadanie dość trudne. Choć, kiedy zna się podstawowe zasady, podobno napisać dyktando po śląsku jest o wiele łatwiej. Każdy by sobie dał rady, tylko musi poznać zasady gramatyki, ortografii śląskiej. Występują takie głoski charakterystyczne dla śląskiego, jak na przykład samogłoska U. Mój koń. I to trzeba umieć zapisać. No jest labializacja, jest to ło, łajciec łokna i tak dalej. Dyktando przyciągnęło mieszkańców Śląska, ale nie tylko. Z Gotką Śląską mierzyli się także językoznawcy spoza Śląska i spoza Polski. Paweł Szutow na przykład jest Rosjaninem, studiuje polonistykę. Śląski stanowi szczególny punkt jego zainteresowań. Śląski jest ewenementem właśnie poprzez swoją różnorodność. Prawda? Poszczególne odmiany śląskie naprawdę bardzo potrafią się od siebie różnić, nieraz doprowadzając do trudności w zrozumieniu, w dogadywaniu się, ale jednak jest to śląski. Dyktando zorganizowało Stowarzyszenie Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich. Szacuje się, że ten musical widziało ponad 3 miliony osób na całym świecie. Metro ma już 30 lat. Jubileuszowy spektakl wystawi 13 listopada w katowickim Spodku. Ten spektakl jest takim źródłem wspomnień, jakieś wzruszeń. Ten musical ma już 30 lat i ciągle ma się wyśmienicie. Nikt w najśmielszych pewnie snach nie myślał, że tak się wszystko potoczy, że to będzie grane tak długo. Spektakl żyje, cały czas jest grany. Tak, zmienili się aktorzy, troszkę ich historie się zmieniły też, bo oni jakby opowiadają o sobie wciąż. Natomiast ta taka główna tkanka muzyczno-literacka pozostała ta sama. Dalej jest to opowieść o marzeniach młodych ludzi. Tu się nic nie zmieniło. Od lat za choreografię odpowiada Janusz Józefowicz, za muzykę Janusz Stokłosa. Podczas jubileuszowego spektaklu nie zabraknie niespodzianek. Na pewno użyję waltornie, których nie było. Na pewno solo obojowe na uwerturze, gdzie grał klawisz, zagra oboista i tak dalej, i tak dalej. Więc już wiemy, że to, co było stringiem na klawiszach, zagrają prawdziwe smyczki. Rozrośnie nam się to naprawdę, mam nadzieję, takiej zawodowej
współczesnej, nie chcę powiedzieć, amerykańskiej faktury. To naprawdę jest bardzo, bardzo duże wyzwanie, bo wybrać z uszu to, co tam jest naprawdę, zrobić, że jest świeże. Przez 30 lat grania metra zadebiutowali w nim m.in. Katarzyna Groniec, Robert Janowski czy Edyta Górniak. Część osób z pierwszego składu być może wystąpi w katowickim spotku w listopadzie, ale o szczegółach na razie się nie mówi. W Rybniku odbyła się jubileuszowa, bo już 25. edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej. Jak zwykle nie zabrakło występów gwiazd oraz wysokiego poziomu artystycznego uczestników konkursu. 25. jubileuszowa edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej przeszła do historii. Jak co roku nie zabrakło występu gwiazd. Tym razem przed publicznością zaprezentowała się m.in. Joanna Liszowska. Nie zasypia zdrowym snem. Czy Alicja Majewska wraz z Włodzimierzem Korczem. Kobiet, masz kobiet, poszukiwać, dręczyć, zdradzać. Nawet gdyby komuś miało to przeszkadzać. Najważniejszym punktem festiwalu było jednak ogłoszenie zwycięzców. Tegoroczne Grand Prix trafiło do Aleksandry Tockiej. Wzruszenie nie daje mi powiedzieć słowa, ale bardzo jestem wdzięczna i bardzo dziękuję za to niezwykłe wyróżnienie. No zapamiętam ten dzień na pewno na długo. Bardzo dziękuję szanownemu jury, organizatorom za świetne przeżycia. Jury podjęło decyzję kierując się pewnym aspektem. Wykonanie osoby nagrodzonej przez nas jest tak zwane pełne, to znaczy każdy z nas znajduje w tym wykonaniu coś fascynującego, coś niezwykłego, coś, co nas, do nas przemawia. Każdy z nas jest jakby z innej, jak mówię, działki, ale wszyscy się zgadzamy. Festiwal zakończył się w niedzielę koncertem laureatów w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Spotykamy się dzisiaj na oznaczeniu grobu Urbana Czecha znakiem pamięci Tobie Polsko. Ta akcja oznaczania grobów to jest ostatni etap naszej akcji Powstańcy to wiara, nadzieja i cud. Ocalmy groby powstańców śląskich od zapomnienia. Akcja oznaczania grobów znakiem pamięci rozpoczęła się 5 lipca bieżącego roku, w dzień setnej rocznicy zakończenia III Powstania Śląskiego. Najbardziej zależało nam na tych grobach, na których nie ma informacji o tym, że osoby w nich spoczywające były powstańcami śląskimi. No, w ramach tej akcji spłynęło do nas kilkaset zgłoszeń i jedno między innymi tutaj właśnie z Czerwionki Leszczyn. Akcja ma na celu uhonorowanie powstańców śląskich, którzy spoczywają na terenie cmentarzy województwa śląskiego, a także okazanie lokalnym społecznościom grobów tych, którzy w latach 1919-1921 przelewali krew za powrót Górnego Śląska do Polski. To im się należy przede wszystkim. My tu od 10 lat się zajmujemy starym cmentarzem i między innymi jedną z mogił, tu jest mogiła powstańca Urbana Czecha. Urban Czech pochodził z Sośnicy, urodził się w 1901 roku. Brał udział co najmniej w III Powstaniu Śląskim, to jest udokumentowane. Tam zachorował dość poważnie na płuca. Przez kilka lat nieskutecznie był leczony i niestety w wieku 31 lat zmarł w kamieniu. Na miejscu byli także krewni Urbana Czecha, w tym jego córka, która nie kryła wzruszenia. Jestem po prostu tak wzruszona, że nie wiem tego wypowiedzieć. No jeszcze mi Pan by pozwolił takiej chwili doczekać. Różnie to bywało w życiu. Mamie było przede wszystkim bardzo ciężko. Podczas uroczystości nie mogło zabraknąć także młodzieży. Ocalić od zapomnienia, dać wyraz wdzięczności tym, którzy walczyli o polskość Śląska, no to jest wspaniała rzecz. Jak dodaje Jan Kwaśniewicz, znak wyróżniający się między innymi kolorystyką i kształtem, miejmy nadzieję, że będzie zwracał uwagę odwiedzających cmentarz i podejdą bliżej, by poznać historię powstańców. Na koniec czas na wiadomości z kraju i ze świata. W kraju wzrasta liczba osób zakażonych koronawirusem. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 421 nowych zakażeniach wirusem SARS-CoV-2.
Mieszkanka Bytomia Monika P. została skazana na 25 lat więzienia za zamordowanie swojej 14-miesięcznej córeczki. Początkowo kobieta usłyszała prokuratorski zarzut spowodowania ciężkiego uszkodzenia ciała. Na Krecie doszło do silnego trzęsienia ziemi. Wstrząsy miały siłę o magnitudzie 6,5 stopnia. Epicentrum wstrząsów znajdowało się w głębi lądu 20 km na południe od Heraklionu. Socjaldemokraci z SPD wygrali wybory do niemieckiego Bundestagu. Według oficjalnych prowizorycznych rezultatów zdobyli 25,7% głosów. Dziękuję Państwu za dziś. Za chwilę rozmowa z rektorem Uniwersytetu Śląskiego, profesorem Ryszardem Koziołkiem. Zapraszam w imieniu Tomasza Handkusa. A jutro o 8.50 rozmowa na żywo z senator Agnieszką Gorgoń-Komor. Oczywiście cały czas zachęcam również do oglądania naszych nowości w jesiennej ramówce. Do zobaczenia.